Ildefonso Falcones, katedra w Barcelonie, z hiszpańskiego przełożyła Magdalena Płachta. Czyta Zbigniew Zapasiewicz. Dla Carmen, część pierwsza: Słudzy Ziemi. Rozdział pierwszy: Gospodarstwo Bernata Estaniola. Na Warkles, Księstwo Katalonii, 1320 rok. Kiedy nikt nie zwracał na niego uwagi, Bernard spojrzał na bezchmurne błękitne niebo. Blade słońce ostatnich dni września pieściło twarze weselników. Włożył tyle wysiłku i czasu w zorganizowanie przyjęcia, że tylko niełaskawa pogoda mogłaby je popsuć. Bernard przesłał uśmiech jesiennemu niebu, a potem spuścił wzrok i uśmiechnął się jeszcze szerzej, słysząc rejwach na kamiennym dziedzińcu przed oborami zajmującymi parter domu. Jego trzydziestu gościom dopisywał humor, bo tegoroczne winobranie było wyjątkowo udane. Mężczyźni, kobiety i dzieci pracowali od świtu do nocy, najpierw przy zbieraniu gron, potem przy ich udeptywaniu nie pozwalając sobie na choćby jeden dzień odpoczynku. Dopiero kiedy wino znalazło się w beczkach gotowe do fermentacji, a wytłoczyny odłożono, by w gnuśne zimowe dni destylować upędzoną z nich wódkę, dla katalońskich chłopów nadchodziła pora wrześniowych świąt. Bernard Estaniel wtedy właśnie postanowił wyprawić swe wesele. Przyjrzał się gościom, musieli wstać skoro świt, by przebyć pieszo odległość, często niemałą, dzielącą ich gospodarstwa od majątku rodziny Estaniel. Teraz gawędzili z ożywieniem, może o weselu, może o zbiorach, może o jednym i drugim. Kilku z nich, grupka tworzona przez jego kuzynów oraz rodzinę Puig, krewnych jego szwagra, wybuchło śmiechem, posyłając mu filuterne spojrzenia. Bernard poczuł, że oblewa go rumieniec. Ale nie zareagował na zaczepkę, wolał nie zastanawiać się nad przyczyną ich rozbawienia. W tłumie rozproszonym na dziedzińcu wypatrzył rodziny Fontanies, Villa i Joaniket. Oraz, a jakże rodzinę Estewę krewnych panny młodej. Zerknął kątem oka na swego teścia. Pere Estewę, obnosił między weselnikami swe wielkie brzuszysko, rozsyłając uśmiechy i co chwila do kogoś zagadując. Gdy Perez wrócił ku niemu swe rozradowane oblicze, Bernard, chcąc nie chcąc, musiał go pozdrowić chyba po raz setny w tym dniu. Następnie poszukał wzrokiem i wyłowił z grupki gości swoich szwagrów. Od początku traktowali go dość nieufnie, mimo że Bernard wyłaził ze skóry, żeby ich sobie zjednać. Znowu spojrzał w niebo. Urodzaj i pogoda postanowiły towarzyszyć mu w tym ważnym dniu. Zerknął na dom, potem znowu na gości i wykrzywił lekko wargi. Mimo rozgardiaszu poczuł się samotny. Jego ojciec umarł przed rokiem, a siostra, Gujamona, która po wyjściu za mąż przeniosła się do Barcelony, nie odpowiadała na jego wiadomości mimo że bardzo za nią tęsknił, a przecież z bliskich krewnych pozostała mu tylko ona. Właśnie po śmierci ich ojca dom rodziny Estaniol znalazł się w centrum uwagi całej okolicy i poczęły ściągać do niego tłumnie swatki oraz ojcowie panien na wydaniu. Jeszcze do niedawna wieśniacy trzymali się z daleka od gospodarstwa szalonego Estaniola, jak nazywano ojca Bernata ze względu na jego buntowniczą naturę, ale śmierć starca tchnęła nadzieję w serca sąsiadów, pragnących wydać córki za najbogatszego rolnika w okolicy. Najwyższy czas się żenić, mówiono Bernatowi, ile masz lat? Dwadzieścia siedem chyba, odpowiadał. W tym wieku mógłbyś mieć nawet wnuki, strofowali go. Jak sobie poradzisz sam z takim gospodarstwem? Potrzebujesz żony. Bernat Cierpliwie słuchał rad, z góry wiedząc, że nie obejdzie się bez wzmianki o kandydatce, której cnoty przewyższać będą siłę wołu oraz urok najpiękniejszego zachodu słońca. Zresztą nie było to dla niego nowością. Już szalony Estaniol, którego żona umarła, wydając na świat Guiamone, próbował go wyswatać, ale wszyscy ojcowie panien na wydaniu opuszczali jego dom, miotając przekleństwa – Nikt nie mógł sprostać żądaniom dotyczącym posagu. Zainteresowanie Bernatem zaczęło więc powoli słabnąć. Dziwactwa starca pogłębiały się z wiekiem, a jego buntownicze porywy zaczęły się przeradzać w napady delirium. Bernat poświęcił się bez reszty doglądaniu ojca oraz włości i raptem, mając dwadzieścia siedem lat. Został zupełnie sam na świecie, na dodatek osaczony przez natrętów. Jednak pierwszy odwiedził go, zanim jeszcze Bernard zdążył pogrzebać ojca, zarządca pana na i wszystkich okolicznych chłopów. – Miałeś świętą rację, ojcze – pomyślał Bernard na widok zarządcy i towarzyszących mu żołnierzy na koniach – gdy tylko umrę, powtarzał starzec w przebłyskach świadomości, zjawią się tu, a wtedy pokażesz im testament. Wskazywał kamień, pod którym leżała ostatnia wola szalonego Estaniola, owinięta w kawałek skóry. Ale dlaczego, ojcze? spytał Bernard za pierwszym razem. Jak wiesz, odparł starzec, otrzymaliśmy nasze ziemie na prawie emfiteuzy wieczystej dzierżawy, ale jestem wdowcem i gdybym nie sporządził testamentu po mojej śmierci, pan miałby prawo zająć połowę naszego ruchomego majątku i żywego inwentarza. To przywilej zwany intenstia. Zresztą istnieje wiele innych podobnych. Musisz je wszystkie poznać. Przyjdą, Bernacie, zobaczysz, że przyjdą zabrać naszą własność. Ale ten testament pozwoli ci się od nich uwolnić. A jeśli postawią na swoim, spytał Bernard, przecież ich znasz. Mogą próbować, ale wszystko zapisane jest w księgach. Gniew zarządcy i pana feudalnego poniósł się po okolicy i sprawił, że sierota, jedyny spadkobierca wszystkich włości starego żaleńca, stał się jeszcze ponętniejszą partią. Bernard dobrze pamiętał wizytę swego teścia, który zjawił się u niego tuż przed winobraniem. Pięć soldów, siennik i białalniana kamizela. Tak wyglądało wiano jego córki Franceski. Na co mi kamizela? spytał Bernard i dalej przerzucał słomę na parterze domu. Sam się przekonaj odparł Pere Estewę. Bernard wsparcie na widłach. I spojrzał w kierunku wskazanym przez sąsiada. Widły wysunęły mu się z ręki i upadły na słomę. Na progu obory zobaczył Franceskę w długiej białej koszuli. Dziewczyna stała pod światło i Bernard miał jak na dłoni całe jej ciało. Ciarki przeszły mu po plecach. Perestere się uśmiechnął. Bernard przyjął jego propozycję i to natychmiast. Jeszcze tam w stodole, nie podchodząc nawet do wybranki, ale i nie odrywając od niej oczu. Wiedział, że podjął decyzję pochopnie, niczego jednak nie żałował, bo oto stoi teraz przed nim Franceska, młoda, piękna, silna. Zaczął szybciej oddychać, też już dziś. Ale co ona myśli? Czy czuje to samo? Dziewczyna nie brała udziału w wesołej pogawędce kobiet. Stała w milczeniu obok matki, nie uczestnicząc w ogólnej wesołości, kwitując tylko żarty i chichoty towarzyszek wymuszonym uśmiechem. Ich spojrzenia skrzyżowały się na ułamek sekundy. Franceska zarumieniła się i spuściła wzrok. Bernard zdążył jednak dostrzec falowanie jej piersi, zdradzające zdenerwowanie. Biała lniana koszula i tym razem okazała się sprzymierzeńcem jego wyobraźni i pragnień. — Winszuje! — usłyszał za sobą, a potem z całej siły poklepano go po plecach i stanął koło niego Pere Estewę. — Bądź dla niej dobry! — podążył za wzrokiem Bernata i skinął na dziewczę, które w owej chwili najchętniej schowałoby się do mysiej dziury — Zresztą wystarczy, że będziesz o nią dbał, jak o weselnych gości. W życiu nie widziałem przedniejszej uczty słowo daje. Nawet panna Barkles nie raczy się takimi przysmakami, to pewne.